Okej. O Boże. Okej, misiaczki, ja już jestem z powrotem. Oczywiście Crusader Kings 2, piąty sezon, Mongol Empire. Wy pewnie dużo nie straciliście, bo to jest zaraz następny odcinek i tak jak mówiłem w poprzednim, atakujemy Denmark. Skończy nam się zaciąg, więc możemy atakować. Jak tam wyglądamy z wojskiem? 51 na 66, więc może jednak trochę jeszcze poczekajmy. Akceptuj, bo to już są katolicy. To już są katolicy, czyli Święte Cesarstwo może im pomóc. Zobaczmy, jakie są stosunki dyplomatyczne. Norwegów mają jako sojuszników. Weźmy tutaj, załatwmy sprawę. Norwegów mają jako sojuszników, a zobaczmy, jakie opinie są. 42. I on dołączył do jego wojny, czyli oni teoretycznie też mogą dołączyć do jego wojny, dobra. Tutaj Wenecja przyjmuje. Dobra. Zaatakuje Denmark. Mam nadzieję, że Niemcy się nie przyłączą do ich wojny. Chociaż... Myślał, kurak o niedzieli, a w sobotę wiadomo, kutasa mu ucieli. Ej, ziomy, patrzcie, co się stało. Bułgarię przyjęli. Nawet nie zauważyłem. Jezu, jak to się szybko stało. Dobra, tak jak mówiłem. Denmark. Powiedz wojnę o Denmark. Jeśli. Teraz zaraz zobaczymy, kto się rzuci. Kto się rzuci na tą wojnę? Cholera, myszka mi się już psuje. A Jezu, myszko, współpracuj ze mną! Jesteś w internecie! Dobra, i niech się zbiorą pod kaliszem moje jednostki i zobaczmy, kogo wezwie na wojnę. Wzywa król Norge, okej. Okay. Jeszcze teraz, czy... Cholera, ja zrobiłem inwazję czy świętą wojnę? Bo jak święta wojna, to... Mogą się przyłączyć z tytułu takiego, że są tej samej wiary. Ale tak, to chyba będzie luzik. Niech te jednostki sobie pójdą tu. A to już niech przychodzi tu. Tutaj niech pójdzie tak dalej. Okej, i przejmujemy Danię. Jestem ciekaw, jak... Wejdzie mi achievement, to się posikam, nie? Posikam się na rzadko, na twardo, na sztywno. Będę się jarał niesamowicie. Dobra, 11 żołnierzy. Niech to już sobie też tu pójdzie. Czy tutaj bitwa była wygrana? Nie, tutaj się rozłączyli. Poszedł w drugim kierunku, drugi w drugim. Okej, następca tronu. Wybierz opiekuna. Oczywiście musi to być ktoś wyjebany w kosmos i w powietrze. Dlatego biorę ciebie. Okej, mamy już pierwsze zwycięstwo. Prawdopodobnie było to tu. Chociaż nie wiem, nie spojrzałem na swój dokładnie. Okej. Tutaj prawie cała jego armia została zniszczona. No ale 3 do 1 wielkość armii. 3%. Na razie strasznie powoli to idzie. Ale myślę, że niedługo będzie git, niedługo będzie massacration i w ogóle wszystko zdobędziemy, co jest magiczne. I znowu zaczynamy bardzo dziwnie mówić. Ale dobra, dobra misie, to już może iść spokojnie też, myślę. I tutaj już zaraz pójdzie pierwsze podbite i to od razu niech sobie pójdzie na Lybark. Zobaczymy, jak to się skończy ta wojna, ale mam dobre przeczucia. Okej, tutaj podbite, lecimy.
się zastanawiam, gdzie jest cała jego armia? Gdzie to się podziało? Oh shit! Ktoś tu mnie będzie atakował. Jestem ciekaw, czy wygram. Oni mają połowę morale. My mamy pełne. My się bronimy, więc... Tak. Świetnie. Lecimy na nich, oczywiście. Tutaj nie ma to tamto. Musimy ich, kurde, rozbić w drobny mak do końca. Dobra, tutaj widzę, że... Powstanie zniszczymy oczywiście, ale widzę, że już przejęty jest kolejny fragment tutaj państwa ich. Tutaj zaraz będę miał kolejny oddział gotowy. Do wypasionej walki. Okej, 12k. Jak najbardziej starczy. Zwycięstwo. Tutaj walczymy. Jestem ciekaw, czy wygramy. Powinniśmy wygrać. Oczywiście, że wygramy. Dobra, spróbujmy ich cały czas napieprzać. Dobra, tu już przegraliśmy ewidentnie. Ale to nic. Weźmiemy te jednosteczki, niech to się przesunie tam. O, tu już są ci, dobra, to jednak nie. To idziesz. Ty idziesz tu. 7000 ich żołnierzy jest. Kontra moje 50 tysięcy, no cóż. Mają ogromne szanse, to trzeba przyznać. To już niech sobie pójdzie, tak, 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 i tutaj masz Szlezwik. I przejmujemy dalej, moi drodzy, państwo. W zasadzie oni już mogą tutaj pójść nawet. Dobra, tu mamy przyjęte, więc to niech sobie pójdzie teraz tu. Albo tu. Albo tu. Widzę, że tu 4000 ich żołnierzy idą, ale oni gdzieś tam zapieprzają, gdzieś kurczę na jakieś... Nie wiem, gdzie oni w ogóle idą. Ach, oni się chyba połączyć chcą. Gdzie oni zapieprzają? Gdzie oni mnie przyjmują? Powstanie tam. Się mnie to interesuje. Gdzie oni idą? Co oni kombinują, te... gagatki? Dobra. Ja chyba miałbym ich... dupsku i po prostu szedł tutaj dalej. Co oni kombinują? Dokąd oni idą? What the fuck? Dobra, tutaj widzę jednakowo, że starają się odbić teren. Nie ma tak dobrze. Aha, oni tutaj z tym powstaniem chyba idą walczyć. Skoro myślą, że oni są większym zagrożeniem od nas, no to co ja za to mogę, prawda? Ostrzeżenia dziedziczenia wasali. Jakiś koleś nie ma następcy. I to Han. Dziedzic. Ja wiem. To powinno być chyba w granicach naszego państwa.
co oni teraz będą kombinować, mnie ciekawi. Dobra, niech ci się cofną. Tyle wojska mi powinno starczyć. Dobra, to niech idzie teraz tu. Oni niech przejmą to do końca. Idziemy atakować ich armię, no. Co tutaj będziemy więcej kombinować, prawda? Podejrzewam, że większość wygranej sprawi... Więc podejrzewam, że nasze zwycięstwo bardzo się przyspieszy poprzez atak jego armii, na jego armię. O shit, trochę się zagapiłem. Już tutaj gdzieś idzie frajer. No cóż, no Dania będzie nasza, no to nie ma w ogóle co wątpić. 5000 żołnierzy kontra moje 40, no. Okej, będzie bitwa. Oczywiście ją wygramy. No nie takie oczywiście, ale udało się. 83%. Zaraz będzie koniec wojny, moi drodzy. I Dania będzie należeć do nas. Okej. Myślę, że to mogę przesunąć tu. I wypas. Bardzo się jaram tym, że Niemcy nie pomogli. Że Niemcy nie pomogli Duńczykom. Ile my już mamy lat? 50? O, to jeszcze ziomek. Jeszcze długo pożyjesz. O! Chwila, ale się sypnęło zwycięstwami. 100%. Ciągle podbijamy. Proponujemy pokój, znaczy się, i tak. Jest! Jaram się. O. To jest. Takie piękne. Takie piękne. Such beautiful. Dobra, ale. Królestwo Bułgaria. Zurpi. Ktoś jest na wojnie. Ty, frajerze, jesteś na wojnie. Nie mogę uzurpować twojego tytułu. Królestwo Denmark mogę stworzyć za to. Stwórz. I damy to jakiemuś wypasionemu ziomowi, nie? Dwór. Może komuś z rodziny. Ty masz jakiegoś następcę? Masz dwóch synów, to świetnie, nadaj tytuł ziemski. Widzisz, jaki cię na starość zaszczyt kopnął. Okej. Wybierz opiekuna. Ale to, że zostałeś królem, nie znaczy, że możesz przestać moje dziecko uczyć. Mojego wnuka prawdopodobnie raczej. Dobra, skończyła się tu wojna, więc uzurpujemy tytuł. Królestwo. Jeszcze walczy? Aha, dobrze, pomyliło mi się, bo to ten kolor taki podobny. Dobra, moi drodzy, mamy Danię. Mamy zdobytą Danię. I teraz trzeba by się było zastanowić. Ale sobie wybrał miejsce, żeby się odrodzić. Ten to ma pecha, ja pierdzielę. Dzieje się ze mną coś bardzo niedobrego. Na co jesteś chory? Chory na płuca. Zdrowie minus 4. O shit, żeby na mnie umarł, bo się trochę zasmucę. Dobra. Jednak wyzdrowiał. Świetnie. Weźmy, pokonajmy. Jezu. Będzie mi tutaj ułaził. No cóż, ten to musi mieć. Temu to musi być teraz smutno. Temu to musi być teraz smutno. Z każdej strony do niego idą. No cóż. Chyba 100%. No to ja rozumiem.
Wojsko oczywiście, pyk. 69 tysięcy mamy dostępne. Dania nie jest jeszcze zachodnim, na to wychodzi. Według twórców. Wow, ale tutaj zajebiście. Zobaczmy, o co możemy się z nim bić. Wypowiedz wojnę. Bihar. Delhi. Gondwana. Kosala. Ja chcę jakieś król... O, może właśnie bijemy się o królestwo. A mogę o całe cesarstwo... O kurde, jakbym mógł o całe cesarstwo się... Bym się zesrał, nie wiem. Powiedz wojnę, mogę o całe cesarstwo? Niestety nie. A mogę o królestwo. Zobaczmy kultury. To już pewnie będzie arabska kultura. Religie. Sunnizm. Hindu, tutaj jakieś ostatnie niedobitki. A obszary kulturowe? Tutaj. Turecki. Hindustan tu jest. Tutaj są. Ale nie wiem, czy tak daleko mogę ich jeszcze atakować. Mogę. Ale... I to są królestwa. Dobra, to tutaj będzie luzik. Zobaczmy, czy on jest królem. Tak, to jest królestwo. Wypowiedz wojnę o królestwo. Zobaczmy stosunki dyplomatyczne. Stosunki dyplomatyczne. Oni prowadzą wojnę tu. Czy ty się bronisz, czy podbijasz? Kurczę, oni walczą o to samo. Ile tutaj masz procent? 27. Dla niej. Cholera. Jak to wygląda sytuacja? Ach, tutaj nie spojrzę. Tutaj jest coś przejmowane. Może sobie odpuścić i tego zaatakować? Królestwo. Zobaczmy. Królestwo de jure. Tego bym zaatakował. Bo w jego granicach chyba jest całe państwo. Maha coś tam. O, Maharastan. To jest w jego granicach wszystko? Chyba jo. Czy o to? Spróbujemy o to. Zobaczmy, jak wygląda... Jak się nazywa ten... Shit! Oh, fuck. Dobra, moi drodzy. Moi drodzy państwo, nie cofnęło nas jakoś strasznie daleko, bo mamy jeszcze tutaj to powstanie. Aż 68 tutaj tych. Ale jak widzicie... Wypowiedział nam ten frajer dżihad. I niestety nie mamy innego wyjścia jak walczyć. Dobra. Zbierzmy nasze armię. Nie mamy innego wyjścia jak walczyć. Skoro wypowiedział nam wojnę, to trzeba tą wojnę poprowadzić. Spróbujmy ją doprowadzić do rozejmu. Ja się nie chcę z nimi pierdzielić. Jestem ciekaw, czy będę sam w stanie ich rozwalić. O! Lord of the Sky chce nam pomóc. Świetnie. Się zastanawiam, czy nie zrobić tego na zasadzie takiego buforu, że tutaj na tych granicznych... w zasadzie ty możesz iść już. Tu jest wystarczająco dużo żołnierzy. Że na tych granicznych... Na tych granicznych... powstaniu.
na tych granicznych terenach nie ustawić tak właśnie wojska, bo tak 10 tysięcy. Kurde, dobra. Tutaj 15, tutaj 13. Dobra, mają jakieś 30 tysięcy żołnierzy z tego co widzę. Kolejne powstanie, no czy ich posrało? Pojebało wam się w dupach. Nadmiary hajsu. Dobra. Najważniejsze to wytrzymać pierwsze bitwy. O, tutaj już widzę, że idą na mnie. Spokojnie. Jeszcze jedno powstanie. Okej, oni tu idą na nas. Dobra, ja się nie boję. Ja się nie boję. Lecimy na nich. Szybko gazem dołączyć. Oh shit. Mam nadzieję, że zdążą. Muszą zdążyć. Tak, tak. Rozjebać. Pięknie. 5%. Ile? 30 tysięcy. Dobra, nie, trzeba się wycofać i to gazem. Tutaj jest 25, maleje. To niech się cofnie. To niech idzie tu. No ile? Ich, oni oszaleli. No popatrzcie, co oni robią. To jest chore. Dobra. Trzeba ich jakoś zgrabnie tutaj ojebać. O, świetnie, tutaj własną armię tutaj wykorzystują. Ja się jaram. Błąd taktyczny. Nie połączyli w jedną armię, przez co dochodziły jednostki. Przez co teraz mają... Dostają po dupie ostro. Świetnie. To niech sobie pójdzie. Gdzieś tu mnie chyba przyjmował jeden frajer. Tutaj chyba jest przyjęte. Ale nie, dobra. To mnie nie interesuje. Tutaj na powstanie niech polecą. To niech się przesunie tu. Dobra, widzę, że wojna będzie jednak wygrana. Na początku było gorąco, jak tak widziałem 40 żołnierzy, że sobie idzie, ale teraz widzę, że już będzie raczej luzik, luzik i wszyscy święci. Okej. Zmiażdżeni. Zaznacz, myszko kochana, droga misiaczku. Kolejne powstanie rozwalone. Dobra, idziemy na ich wspaniały kraj, myślę. Nie wiem, co oni próbowali osiągnąć, ale im nie wyszło. Dobra. I tworzymy bufor, tak jak mówiłem. Oni tu i oni będą przyjmować tu. That's right. I tak ma być. Zobaczmy, ile mamy tu jeszcze. 3000 żołnierzy. To niech to pójdzie tu. Krucjaty im się zachciało. No, czyli po prostu nie mamy zbytnio szansy teraz na... Zdążę? Zdążę, spokojnie. Tylko te 16k żołnierzy, żeby nie doszło zaraz. Ostro po cipie dostał, dobra.
I mamy bufor zbudowany. Właśnie takie coś chciałem zrobić, że na całych granicznych terenach... Przepraszam. Że na całych granicznych terenach będę miał taki właśnie... takie prewencyjne jednostki, które będą chronić granice. I widzę, że się udało to wykonać. Ile mamy hajsu, spójrzcie tylko. Zobaczmy, czy mogę na przykład coś budować. O, tutaj wszystko jest. Nie za bardzo mogę coś. Bo ogólnie jak jesteś tribal, to nie możesz. Ale tutaj widzę, że jak najbardziej. Zbudujmy świątynię. Tutaj zbudujmy... miasto. I dobra, tyle mi starczy. Pięknie, pięknie, ale dostałem po cipach. Araby, ciapate niedomyte. O Jezu. Zajerawszy się niesamowicie. Jak tam mój następca tronu? 12 lat ma, czyli też będzie bardzo młodym. Im młodszy... Umówmy się, im młodszy, kurczę, władca, tym lepiej. I tu nie ma żadnych w ogóle... żadnych w ogóle... podstaw, żeby sądzić inaczej. Pięknie, 50% już jest dla nas. Zaraz będzie kolejne parę procent. Zaraz pójdziemy atakować tą ich zasraną armię. 5000 żołnierzy, ale się napchali. Kurde, o! O shit, o shit, uff! Pipkę, uff, pipkę! Szybko, gazem, 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 lecieć, lecieć tam! Lecieć tam, gnoje. Oż, pizdę, dobra. Mam nadzieję, że zdążymy. Dawać! No nie wierzę, co oni robią. Cofać się. Natychmiast. Świetnie, dobra, udało się. Opanuj walkę na pustyni, to nam się przyda. Świetnie, 20 żołnierzy, ja już tego nie będę rozdrabniał. Tylko niech to sobie żyje. Trzeba niszczyć te ich wojska, te ich oddziały, dopóki się nie połączą. Jak się połączą, to już jest przypał. Dobra, połączcie się w bitwę, no. Spokojnie, ja wam pomogę. Dobra, świry. Ale dostają w czapę. Pięknie. Kolejne powstanie, powstaniami się nie przejmujemy. Nic a nic. Dobra. Myślę, że możemy teraz trochę posiedzieć, poczekać, poodpoczywać. 69%. Mamy wygranej bitwy. I patrzymy, co się dalej, jak to się dalej rozwinie. Krucjata ich, znaczy dżihad, no nie do końca im się udał, no ale cóż. Będę miał przynajmniej spokój z nimi na jakiś czas. Dobrze, że mnie, kurczę, chrześcijanie nie atakują. To by było straszne. Czujecie takie coś, że macie dwie krucjaty, kurczę, jedną krucjatę i jeden dżihad i musicie się bronić? Jesteśmy w takiej sytuacji, że to jest całkiem możliwe. Na przykład oni chcą o Persję zrobić, a tamci mi mogą zrobić o Węgry. Krucjatę. I co ja bym wtedy zrobił, jakbym dostał dwie krucjaty naraz? Bym się zesrał. Bym zrobił kupę na rzadko.
Dobrze, czyli w tym odcinku jeszcze nie zdobędę niestety. A ci czemu się odłączyli? O ty, Falusie. Co ty mi się tu będziesz buntował, myślisz? Jeszcze gdzieś przyjął? Nie, tylko to do niego należało. Co ty zły myślisz, Falusku? Co ty sobie myślisz? Że będziesz mi tutaj plecy robił? Uhu, te dwa twoje hrabstwa to ja mogę na raz sobie wziąć. Kurczę, coś dostałem, jakiś tytuł gdzieś. Dobra, niech to sobie przyjdzie tu i tutaj będę sobie stać. Ja muszę zobaczyć, gdzie dostałem tytuł. Bezpośrednio sala. Tutaj coś dostałem, no to wychodzi chyba to. Kumania i Zetsu, żeby dostał. Dobra, już jest luzik bluzik. A nie, przecież tam miasta budowałam, no tak. Ja się zastanawiam, co jest nie tak. Przecież miasta się zbudowały. 4000, nie, to ja tutaj nie czekam. A jak ma być? Jakaś babka do mnie zadzwoniła, kurczę, od tych telefonów nawijała mi 15 minut makaron na uszy, żebym wziął, kupił coś tam. Za 9 zł bym dostał tablet i w ogóle jakieś tam bajery. Aha. Widzicie, wojna, krucjata, dżihad jest już na wykończeniu. Dobra, dżihad jest na wykończeniu. Lecimy. Kończymy ten dżihad i kończymy też odcinek, bo to już będzie pewnie dość długie. Już myślałem, że chcą się poddać. 29 październik, 20 październik, dobra, będzie bitwa. Świetnie. Ostatnie 5%. Zobaczmy, czy będzie chciał się poddać. Nie chce. No cóż, jego problem. Jego zasrany problem. Dobra, ostatnie 2%. O fuck, dobra, lepiej żeby to mnie nie dotknęło, nie? Gazem wycofujemy się. O shit. Dobra, 100% jest. Proponuj pokój, tak. Zajebiście, dobra. Udało się. Ach, dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, ten odcinek już chyba jest dosyć duży, długi. Dlatego tak, ja się z wami teraz pożegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już niedługo. Zapraszam do opisu, do strony G2, gdzie... O! W pytkę! Książę! Dorósł. Następca tronu. Dobra.
do strony G2A, gdzie macie tą grę, możecie sobie ją kupić, bo gra jest naprawdę świetna. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Jeśli wam się podobało, jak zwykle dajcie lajka, jeśli chcecie więcej, dajcie suba. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!